Cześć, tu ja, Amelka. Dzisiaj w studiu ze mną moja mama. Cześć, Magda. I o czym porozmawiamy? O kolorowych rzeczach. Co zrobić, żeby nasze życie było kolorowe? Co można zrobić? Na przykład można się kolorowo ubrać i być uśmiechniętym. A ty co mieć robisz? Mieć dużo przyjaciół, na przykład sadzić kwiaty w ogródku i na nie patrzeć i wąchać, jak ładnie pachną, malować sobie gips. Na kolorowo? Uśmiechać się dużo i opowiadać się dużo różnych miłych rzeczy. Nie? Ale oprócz tego można zapewnić sobie bardzo dużo wesołej zabawy i taką dzisiaj Wam pokażemy. Mamy kilka zestawów kreatywnych Smiki i pokażemy Wam, jak można sobie tutaj przygotować piękne rzeczy, które będą Was otaczały. Od czego zaczynamy? Może od lodów. A, i trzeba jeszcze jest dużo lodów kolorowych. Słuchajcie, zaczynamy od lodów. Mam mega zestaw lodowy. Zobaczcie. I te lody będziecie przygotowywać sami. Takie smaki, jak lubicie najbardziej. Najpyszniejsze, najcudowniejsze. Chyba poproszę o nożyczki. Najcudowniejsze, najpyszniejsze z posypkami, z polewą. Jakie lody lubisz najbardziej? Słucham? Jakie lody lubisz najbardziej? Truskawka i malina. I mango. Mango. A ja poproszę kaffè latte, tiramisu. Czy zrobisz mi takie pyszne lody? A ja poproszę mango, które są wtedy musiała sobie zrobić. Mango, może i truskawka. Ojej. Zestaw jest gigantyczny, no i w środku jest prawdziwa, słuchajcie, lodziarnia. No, to wyjmujemy i wracamy za chwilę. Wypasiona lodziarnia. Zapraszamy na lody! Ten dźwięk oznacza, że zaraz będzie dużo pysznych rzeczy. Słuchajcie, po pierwsze jest to wózek z lodami. Po drugie, co jest najbardziej bajeranckiego? Bosa jest posypka. Będziemy tutaj mieszać lody i przygotowywać. Są dwa wafelki. Z drugiej strony, moi drodzy, są pucharki na lody, które będziemy zdejmować i przygotowywać pyszne desery. Tu mam taką całą ladę cukierniczą, zobaczcie, zamykaną, bo żeby się tutaj nic nie nagrzewało. Tu będę te desery przygotowywać i sobie stawiać i będą gotowe. I co? Tu mam jeszcze coś do polania, tak? Taka niby polewa. I coś jeszcze chciałam powiedzieć pysznego. Aha, i słuchajcie, tu możecie zamawiać smaki. Więc czekamy na zamówienia, czekamy na pyszne zamówienia i będziemy robić. A co jest w zestawie? Bo to naprawdę jest wielki zestaw. Amelka, opowiadaj. Na przykład są tak. Tu na przykład wkładamy jakieś kolory. To na początku powiem, że są sześć kolorów jest, słuchajcie. Biały, sześć. Żółty, czerwony, zielony, brązowy i pomarańczowy. Amelka, jakiego loda robimy? Od razu zrobimy. A możemy na początku o to. Braskę. O to może być pomarańczowy? Tak, pomarańczowy. Dobrze, proszę. I mam jeszcze taki pomysł. Proszę. Pomarańczowy. Wkładamy. A ja zrobię tego. Mogę tego zrobić z praski? Tak. Dobra. Ja też pomieszam trochę. Ja tak trochę zrobię kolorowe takie te i zaraz Wam pokażę, jak to będzie wyglądać. A ja tutaj przygotuję Wam lodę na patyku, bo tu jest specjalna forma do lodów na patyku. O, ja go tutaj pozakręcam. Didu, didu, didu. Mięciutka plastelina. Pomóc Ci coś? Nie, dziękuję. Dobra. Mam nadzieję, że wystarczająco dużo plasteliny wzięłam. Oczywiście do plasteliny można uzupełniać. A te akcesoria naprawdę są, zobaczcie, to jest magiczny patyczek do lodów, który tutaj umieszczę w środku, dzięki czemu będę mogła zrobić loda. Chyba jeszcze trochę muszę dołożyć masy. Patrzcie na niej. Ja teraz pokażę Wam coś. O, coś magicznego będzie. Może ja Ci pomogę, co? Pomóc Ci? Ciężko. Dobra. Okej. Wychodzi? Trzeba plastelinę trochę trzeba, słuchajcie, rozgrzać przed robieniem, to ona wtedy się ładnie zachowuje. O, jest! Dwukolorowy praskowany lód, ale super, Amelka, zrobiłaś. Dzim, ci, dzim, ci, dzim, ci, dzim. A ja mam loda na patyku takiego. Było chyba trzy, bo jeszcze dwukolorowego. Jak Ci wyszło? Pokaż. Mamy jeszcze oczywiście gałkę do nakładania lodów, łyżeczki, dużo takich wycinarek i to jest jeszcze
świetna rzecz, bo tu możemy zrobić różne pyszne dekoracje do tortu, na przykład truskaweczkę. Ja sobie zrobię. Oczywiście kolory plastyliny można mieszać tak, żeby uzyskać jeszcze inny kolor. Czerwony. O, a ja tu zrobię, słuchajcie, odgniotkę taką truskaweczkę i jak do pucharka wlejemy. O, ale posypkę zrobiłaś. Czekaj, to ja szybciutko robię Ci tutaj kulkę, gałeczkę. Tu mam truskaweczkę. O, jak ciężko. Dodaj, bo Ty masz jedną rękę, mi się dlatego ciężko, wiesz? Tak naprawdę to o, to nie wychodzi ciężko. Ok, jeszcze dołożę. Jaką mogę dołożyć? Tutaj masz pomarańczowo-czerwoną, tak? Trochę mniej. Trochę? No dobrze. Jeszcze nie, będzie więcej tego. Zobacz. Jeszcze biały? A Malka ma koncepcję. A jedliście no, takie lody serpentynowe, to może od razu deser zrób. Czekaj, masz tu. Mogę od razu deser, Amelka? Tak? Tak. Dobra. Nie, to nie jest do lodu, to jest posypka. A, bo Amelka będzie cięła, lody. Dobra. Amelka masz, kochanie? Ale super wychodzą frędzlaki. No dobra, to Ty sobie tnij. Już tnij sobie, już wycisnęłam wszystko. Wycisnęłam? Halo? Wycisnęłam? Wszystko. Jeszcze trochę tam. Kochanie, wycisnęłam. Dobra, i teraz tak. A teraz lody zrobimy różne kulki, na przykład różowe i posypkę trzeba zrobić. To słuchajcie, szybko robimy loda, a Wy się szykujcie na pyszne zjadanie takich pyszności. Jedna kulka, druga kulka. O, super, bardzo dziękuję. A ja chcę trochę tamtej. O, pyszne. No dobrze, to ale trochę tej. Słuchaj, bo mamy następny zestaw do pokazywania, bo ona jest taka na niby. Uwaga, posypiemy. A ta twoja jest jeszcze lepsza. To jest po prostu taka dekoracja. O, jeszcze żółtą tutaj sobie zrobimy małą cytrynkę, lemonkę. Didu, didu. I słuchajcie, następny zestaw. I co możemy powiedzieć, madam? A smacznego. Część druga. Porcelanowy zestaw, zrób to sam. Co Ty na to? Amelka, słuchajcie. Ja się piszę. Mamy tutaj piękną zastawę porcelanową, którą udekorujemy tak, jak nam się to będzie podobało. Może być? Dobra, już wyciągam. O, jaki czad! Jest czad. Podzielimy się z Wami tym czadem. Ale pełno kreatywności, słuchajcie. Dobra. No to co? Malujemy, otwieramy, malujemy. Zabezpieczone jest, no bo to jest porcelana. Porcelana nie może się stłuc. Proszę, wyjmuj łóżko. Mamy farby, jest pędzelek, czyli jakby cały komplet jest w środku. Talerzyki, filiżanki. Jakie słodkie, takie malutkie. I dzbanuszek na kawkę albo herbatkę. A to jeszcze mniejszy. Można zaprosić wszystkie, tak, a to może na mleko, albo może soku malinowego Pani by sobie życzyła do herbaty. Co Pani sobie życzy do herbaty? No. No i słuchajcie, naszym zadaniem jest pokolorować sobie w dowolny sposób te rzeczy, więc zabieramy się do pracy. Jaki kolor chcesz zrobić? Fiolet albo róż. Dobra. Słuchajcie, mamy filiżankę w kropeczki, resztę sobie pomalujemy za chwilę, a ciekawa jestem, napiszcie w komentarzach, jak byście samodzielnie ozdobili ten czadowy zestaw. Mogę wyczytać. No i część trzecia kolorowego życia to wielki zestaw kreatywny. Tada! Wiesz, że tu jest części? Zobacz. 1000. Wyobrażacie sobie 1000 części kolorowego życia? Po pierwsze jest to taka skrzyneczka, w której jest zamknięta Wasza wyobraźnia. Może tak być? Otwieramy? Tam, tadam, 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 tadam. Dobra, otwieramy, otwieramy. Co tam jest w środku? Chcę już to wiedzieć.
Tak naprawdę to w domu zawsze mamy takie różne elementy zestawów kreatywnych. Często ja po prostu odkładam z różnych takich patentów, z różnych zabawek, z różnych materiałów papierniczych rzeczy i zawsze mam taką zestaw kreatywny. Jak trzeba przygotować? Jajka wielkanocne, wariackie, albo, ale zobaczcie, tu. Ale gigantyczny pompon, milusi. Albo jakąś maskotkę, albo jakiś prezent, albo jakąś laurkę, to właśnie super jest mieć takie różności. Amelka, co tu można z tego zrobić? Opowiadaj. Nie wiem, ale masę rzeczy. No, może coś zrobić na kuli, bo wbijasz tutaj na przykład jakieś drągaski. Tak, zobacz. Zrobię tak, jakieś oczka. Tu mam oczka, no to rób. A ja Cię będę tutaj dostarczać. Duże. No, czerwony. No to proszę Cię łatwo. To zrób na początku coś z druciku. O, są farby. Są farby, dobra, poczekaj. Chciałam powiedzieć, że tu nie ma farb, a są okej. Farby. Patrzymy, dobrze, oczy mamy, oczy, proszę. Owija jakieś druciki, może jakiegoś jeża zrobisz albo coś? Zobacz. Klej sobie czeka, a ja Wam tu jeszcze pokazuję. Amelka sobie dekoruje. To farbę na końcu, a teraz udekoruj jeszcze. Dobra, to za sekundę myślę, wiesz? Kombinuj dalej, a ja tak, tu jest masa kulek, zobaczcie, takich puchatych. Chcę pokazać jeszcze cały zestaw. Ops, tu mi się przykleił jakiś klej. Proszę mi tu wypuścić, nie rozrabiać. Bo można użyć bardzo różnych, słuchajcie, technik, bo tutaj jest filc i tego filcu też jest zupełnie sporo. Filc można wycinać, przyklejać, robić z tego różne, tak jak milusie, dotknij, zacznij milusi. Milusi. Mamy takie piankowe płytki, które też można wycinać i robić różne rzeczy. Cztery kolory. Nożyczki są. Tylko muszę innymi nożyczkami tutaj odbezpieczyć. O. A to są, kochanie, aha, a może żelowym klejem takim? A to jest brokat pewnie. Chcesz? Co, który chcesz? Czerwony, dobra. Dobrze, dobrze. Jakieś pędzele? Właśnie nie widzę, wiesz? To może wymyślisz jeszcze coś innego. Może obkleisz patyczkami. Proszę. Okej. No ja zaraz spróbuję znaleźć. A spróbuj wykombinować coś w tak zwanym międzyczasie. Ja tutaj wszystko wyjmę, żeby było. Brokacik taki, słuchajcie, srebrny. Brokacik. Już. Bo to jest też taki klej jakby. O, proszę. Może do tego coś przykleisz po prostu. A nożyczki są takie tnące ząbki. Ciekawie. Dużo tych rzeczy, naprawdę sporo. Tu mamy brokat. Tu są takie patyczki kolorowe, które też drewniane, takie jak do lodów kiedyś były. Czasem ich jest, których jest. Trzeba malować. Trochę. No, to coś kombinuj. Można dekorować. Tak. A to jest bibułka jeszcze, sporo tej bibułki. A może kwiatkami? Pomponami? Nos. Nos, kwiatek w nos, nie? Nie, koraliki. Takie, cekinki. Kwiatki. Ja serduszka. Chciała... Piankowce. O, piankowce. Proszę. To klej Ci będzie przydać się nadal. To jest klej. Może być ten. Ten chyba mocniej będzie trzymał. Tamten bardziej moim zdaniem do dekoracji, ale jak sobie tam życzysz. Jakie chcesz piankowce? Zobaczcie, tych piankowców jest. Ja tu Amelce wysypię, żebyście wszystko widzieli. O, dużo wzorów, dużo ciekawych pomysłów. Tak, lepiej wolę tamten. Tamten jest mocniejszy trochę. No, co chcesz robić? Kropeczkę? Kropeczkę? Okej. Okay. O, będzie taki nosek, dobra. I co? I kwiatki. Są jeszcze łyżki, a łyżką można nadać osobowość, narysować im oczy, uszy, dokleić na przykład takie włosy i będą zupełnie pacynką w teatrzyku. Są takie drewniane patyczki, one się nazywają często liczmany, bo można się przy okazji tabliczki mnożenia nauczyć. Ale tak naprawdę możemy tutaj tą steropianową kulkę, czy ją ponadziewać w jakiś sposób, czy
ułożyć jakąś konstrukcję, czy te patyczki po prostu ze sobą w ciekawy sposób posklejać i zbudować jakąś wieżę albo jakąś dziwną inną budowlę. Zrobię innego kwiatka. No, pomogę Ci. Okay. Tak? Tutaj zrobisz kwiatka, a zrobisz z drucików miękkich? Dobra, Amelka sobie, słuchajcie, tutaj dekoruje i jeszcze tu Wam pokażę, to jest taka tektura falista. Też bardzo fajna do wycinania. Tutaj jest chropowata, a tu jest gładka. O, jeszcze jest taka tektura fioletowa, zobacz. I tu można wycinać ją. A z drugiej strony jaka? Ładziuś. No i tych rurek, jakieś słomki są. No i wiecie, co jest najfajniejszego? Nie ma instrukcji obsługi, bo to Wy macie w głowach to, co z tego wielkiego zestawu kreatywnego można zrobić. O, jeszcze wstążek Wam nie pokazałam. Jeszcze są najróżniejsze wstążki. Amelka, też możesz je wykorzystać. Mamy różne faktury, różne tkaniny, różne materiały. O, jest jeszcze to koraliki pewnie do nawlekania są. Zobaczcie, możecie jeszcze zrobić z tego biżuterię. Chyba wszystko jest. No na pewno warto mieć go pod ręką, żeby wykonać najróżniejsze prace plastyczne. A my Was pozdrawiamy z tego warsztatu artystycznego i bawcie się dobrze. Cześć!